Na audycję Duży Pokój zapraszają Jędrek Janicki, Mikołaj Moniuszko. Odcinek już 9. Ach, ten czas szybko leci, naprawdę. Na razie się nie spóźnialiśmy, więc minęło 9 tygodni od odcinka pierwszego. Wszystko się zgadza. I żeby, zauważając, że ten czas tak szybko leci, prędko przechodzimy do podsumowania. Co tutaj będziemy dużo mówić? Podsumowania tego, co dzisiaj będzie się... działo. Tak, będzie się odbywało. Powiem o dwóch powieściach, jednej polskiej, jednej amerykańskiej. Później tak. Na gruncie tych dwóch powieści wysnujemy refleksję ogólną. Ale nie, proszę się nie bać. Nie. Będzie ona taka, mamy nadzieję, przystępna i na temat. Później powiemy nie o filmie... Nie będziemy zambony przemawiać, tylko... Nie będziemy. O głośnym filmie Pokot. Pokot. Trochę a propos ambony. I na koniec przejdziemy do muzyki. Podejmiemy trop malijski. Tak, tak, nie dziwcie się. To państwo Mali, afrykańskie. Właśnie o jego muzyce będziemy opowiadać. Była interwencja wojskowa niedawno, prawda? Parę lat temu. Tak, nie przypomnę sobie w którym roku, ale zgadza się. No, od lat zresztą Mali nękane jakimiś wewnętrznymi ruchami oddolnymi, o czym zresztą też troszeczkę powiemy. Odgórnymi, trudno powiedzieć. A raczej oddolnymi, ale możesz mieć rację, że odgórnymi także. I jeszcze zanim zajmiemy się głównym tematem naszej audycji, bo jakby ktoś nie zauważył, naszym głównym tematem jest jednak kultura szeroko pojęta. Musimy zauważyć, jesteśmy jako... Musimy po prostu, nieważne kim jesteśmy, musimy zauważyć, jaki to był dzisiaj piękny dzień dla polskiego sportu. Mhm. Bo poczynając od rana, o godzinie 10. Mówimy o sobocie, tak? O sobocie 4 marca. Tak. O godzinie 10, czy trochę później, czy trochę wcześniej. Ale co? Kasia niewiadoma. Aha, no trochę później. Kasia niewiadoma zajęła drugie miejsce na wyścigu kolarskim Stradę Biankę. Później około godziny 15.30 Michał Kwiatkowski ów wyścig wygrał. Jeszcze powiedzmy, że to jest wyścig, który co prawda długiej tradycji nie ma takiej typowo włoskiej, stuletniej, ale jest szanowany ogólnie w środowisku. Niektórzy to uznają, że to już prawie monument, chociaż się odbywa od... 11 edycja, z tego co tak, pamiętam dopiero. Właśnie. Ale już drugi raz wygrana przez Michała Kwiatkowskiego. Trudny wyścig. Tegoroczna edycja bardzo trudna ze względu bardzo na... Bardzo wyścig w ogóle. Na deszcz. Polecam. Tak, też, także polecam. Nieraz przejechałem, to mogę polecić. No i chyba jednak mimo wszystko musimy przyznać największy sukces dzisiejszego dnia. Mistrzostwo Świata drużynowe dla Polaków w skokach narciarskich. Tak. Z miażdżącą przewagą. Nie bójmy się słów. Gratulujemy. No tak, z ciekawostek to grat bramek w lidze niemieckiej. Oj, grat, naprawdę. Wyniki 6-2, 5-2, 4-2 jednego dnia. No to chyba tyle refleksji sportowych. Nawet nie refleksji, ale krótkich wiadomości sportowych z soboty. Krótkie, tak. Widzę, że Pionek, tak? Pionek. Czym jest Pionek? Powieść Małgorzaty i Michała Kuźmińskich. Czy to małżeństwo, czy nie pytać? No tak, chyba tak. Nie jestem jakiś przekonany, ale tak mi się wydaje. Mhm. I to jest powieść, którą przeczytałem. To jest godne podziwu. Dziękuję. Rzeczywiście była długa i dość męcząca. To dlaczego jednak ją przeczytałeś do końca? Nie, no przesadzam, nie była męcząca. To jest kryminał. W pełnym tego słowa znaczeniu? Tak. O, proszę. Właśnie zupełnie jakby nie odbiegający od standardów, nie wyróżniający się niczym szczególnym, chociaż sprawny. No i było parę rzeczy, co mnie też irytowało w tym, to może wspomnę później. No tak, może to później to, co się irytowało. Tak. No, o co chodzi w tym? Historia jest taka, że... Dziennikarz, pewien, zainteresował się tym, że z więzienia ma wyjść człowiek, który był skazany na śmierć, ale tam w związku z tym moratorium, no tak jak była sprawa tego, no to ta sama historia, że właśnie był najpierw skazany na karę śmierci, potem zamieniono karę na 25 lat więzienia, tam z powodów takich, że nie było kary dożywocia jeszcze, tak, w kodeksie. Zgadza się, karnym zresztą kodeksie. Tak. No i się zainteresował tą sprawą. Tym właśnie mordercą jest tytułowy Pionek. Pionek. A Norman to... Pionek. Postać fikcyjna. A to nazwisko jest, tak? Pionek. Tak. Rozumiem. Czy to ma jakiś wydźwięk symboliczny, to nazwisko? Nie. Nie ma, po prostu się Pionek nazywa. No mam wrażenie, że tak. Znaczy, no w sumie mogłoby mieć, ale jakoś tak tego nigdy nie postrzegałem, więc myślę, że to nie było takiego zamiaru. No nie, bo zastanowiło mnie to. No bo to dość jednak, nietypowe nazwisko jednak. Jednak chyba
Powinna być jakaś sugestia ze strony bohaterów tejże powieści. Że to jest metaforyczne nazwisko. Tak. No tak powinno mi się wydaje, być, zdecydowanie. No, jeśli miało być. Prawda, śledztwo prowadzi, bo podobne zabójstwo się pojawiło akurat w ostatnim czasie. Podobne do metody działania Pionka. Pionka, tak. Przy okazji jednego koleżanka spotyka się z tym Pionkiem i z nim rozmawia. To jest taki motyw trochę jak rozmowę z Hannibalem Lecterem, tak? Którą Judy Foster przeprowadzała w filmie, a w książce nie pamiętam, jak się bohaterka nazywała. Tak, i właśnie to są takie mniej więcej motywy. Mhm. No i tam się dzieją różne rzeczy. To nie zdradzaj, bo to widzę, że masz ochotę powiedzieć. No wiadomo, że chodzi o rozwiązanie tego morderstwa niedawnego raczej, ale to jakoś nie jest za bardzo zaznaczone może w tym. W każdym razie rzecz się dzieje na Śląsku górnym. Mhm. I jest w tym dużo takich naleciałości, prawda, śląskich? Gwarowych i takiej kultury właśnie śląskiej i tak dalej. I właśnie to mnie trochę w tym irytuje. A myślałem, że ujmuje. No nie, właśnie, wiesz, ujmowałoby jakby to było trochę bardziej, rzadziej po prostu w tym. Rozumiem. A to, no, są przesadzone te rzeczy. A czy wzorem panującej teraz mody w kryminale tym wprowadzony jest wątek stricte osobistych głównych bohaterów? Skupienie się na ich osobowościach, ich problemach poza rozwiązywaniem zagadki? No tak, znaczy no, na osobowościach to może nie do końca, ale na ich problemach, tak, życiu osobistym, to jest obyczajowym, powiedzmy. Tak, tej sferze obyczajowej. No tak, tak, tak. Czy coś wyróżnia ten kryminał? Pozytywnie. Co wyróżnia pozytywnie, co wyróżnia negatywnie? No pozytywnie to tak trochę na przekór powiem, że bardzo się cieszę, że to jest po polsku, bo właściwie mam wrażenie, że zawsze kryminały autorów polskich jakoś mi się czyta lepiej. Zgadza się. Zgadzam się o tyle, że zazwyczaj są to te najpopularniejsze teraz kryminały, to są skandynawskie. Tak. A chyba jest niewielu ekspertów tłumaczących z norweskiego czy szwedzkiego i te tłumaczenia bywają mocno irytująco kulawe. Mhm. No właśnie, i to jest jakiś problem. No bo trudno się jakby o kunszcie samych tych literackim tych autorów skandynawskich wypowiadać. Jakby w tym języku ani no słowa. Właśnie. A jednak po polsku to mamy to tak, jak Bóg przykazał. Jak Pan Bóg przykazał, tak. To jest jak to autor napisał. Mhm. Czyli warstwa językowa, oprócz tych natręstw śląskich, sprawdza się. No tak, ona jest, wiesz, poprawna, ale jakby w kontraście do tego, co czytam zwykle, to jest tych skandynawskich autorów, no to no, nie była ziemia dla mnie. No. Ale co, nie była ziemia? Że ta poprawność do tej niepoprawności skandynawskiej. A, rozumiem. Jeszcze jest taki kryminał włoski. Mhm. On się nazywa Krwawy Blues, napisał Massimo Carlotto. Znakomita historia, świetni bohaterowie. Mhm. To jest na potwierdzenie twoich słów. Mhm. Lecz tłumaczenie kompletnie psuje radość czytania tego kryminału. No dobrze, to zaskakuje na plus. No i tak w ogóle to mam wrażenie, że te kryminały skandynawskie są takie trochę, no, dobrą prasę mają przez to, że tam parę autorów się w swoim czasie pojawiło. Ale w sumie to jest dużo takich, wiesz, od prasy odciśniętych już. Zgadzam się z tobą, ale to wiesz, dopiero z czasem będzie można tak naprawdę ocenić. Historycy osądzą, jak mawiał Marx, które z tych kryminałów tak naprawdę są na lepszym poziomie niż inne, bo myślę, że pojedyncze wypadki też się zdarzają naprawdę wybitnych dzieł skandynawskich autorów. Chociażby powieści Jonesbe czy Mankello, o których kiedyś tam wspominaliśmy. No i co mogę pochwalić, to też zakończenie tej książki, rozwiązanie całej sprawy, bo jest takie dosyć zaskakujące. Tak, można by powiedzieć, że przeczące tym właśnie regułom typowym dla kryminalnych. Tak. Kryminalnych. To mi się przypomina. Tak, serial taki był. Umberto Eco kiedyś zastanawiał się, czego jeszcze nie wymyślono w powieści kryminalnej i jaką zagadkę można stworzyć na kartach tej powieści i doszedł do wniosku, że jedynym pomysłem, który jeszcze nigdy się nie pojawił w dziejach historii, jest to, iż zabójcą okazuje się sam czytelnik. No tak. I że to jest jakiś absolutny wtedy poziom osiągnięcia kryminału. Nie udało się nigdy nikomu z tego, co się orientuje. Chociaż nie czytałem wszystkich kryminałów świata, niestety. Dobrze, powieść Pionek. Powieść Pionek. A może inaczej, patrz. Pionek to jest tytuł powieści, o której wspominałeś, nazwisko głównego bohatera tej powieści, ale też, czym jeszcze jest Pionek? Bierką szachową.
Bierką. Bierką, tak, bo bierki dzielimy na figury i pionki. Nie jestem jakoś przekonany. Ale ja jestem przekonany. Jest to każdy, wszystko co pojawia się na szachownicy jest bierką. No dobrze, bo ktoś bierze tam tak w końcu. Tak, to prawda. No, oprócz króla. No to też jakby. No to już tak metaforycznie. Natomiast jest bierką szachową. Mówię o tym wbrew pozorom nie przez przypadek. Z bohaterowie powieści... Nic się nie dzieje przez przypadek nic się nie dzieje w tej audycji. Nie, to tak by się mogło wydawać, ale nic się nie dzieje przez przypadek. Bohaterowie powieści, o której chciałem powiedzieć parę słów, namiętnie, no nie wszyscy namiętnie, ale na pewno często grają w szachy, a jeszcze częściej o szachach myślą. Dobrze, jak każdy szachista. Jak każdy szachista. Szachiści mają to do siebie, że częściej myślą o szachach niż nie grają. Powieść nazywa się Związek Żydowskich Policjantów. Autorem jest Michael Habon. No i nawet na okładce widzimy tak naprawdę dwa główne motywy, które pojawiają się w tej książce. To jest pistolet, symbolizujący kryminał, wystrzeliwujący szachowego pionka. Fabuła tej książki jest dość prosta, nie oszukujmy się. W hotelu, tanim hotelu w zapyziałym mieście, w którym mieszka zresztą główny bohater, nazwiskiem Meyer Landsman, dochodzi do morderstwa. No i z przyczyn oczywistych ten detektyw właśnie zajmuje się tym morderstwem. Ale żeby sytuacja nie była zbyt oczywista, no to jego przełożonym w rozwikłaniu tej sprawy zostaje jego była żona, która ma bardzo dobry kontakt nie z Landsmanem, lecz z jego partnerem, który mu został przydzielony do rozwiązania tej sprawy. No i fabuła nie brzmi spektakularnie, ja się z tobą zgadzam. Habon tutaj nie ma zamiaru zaskakiwać nas jakimś nieoczekiwaną woltą stylistyczną ani zwrotem akcji. On w tej takiej strukturze kryminału jakby rozwija swój język. Zwija swój język, który jest bardzo ciężki do czytania, trzeba sobie otwarcie powiedzieć. To nie jest taka powieść kryminalna czytadło. Buduje długie zdania, te zdania są bardzo efektowne, te zdania są nacechowane trudnymi słowami, jakimś takim charakterystycznym tylko dla tych bohaterów sposobem wysławiania się. No, co tak jak mówiłem, powoduje, że do przebrnięcia ta książka jest trudna, ale warto, bo z drugiej strony ten świat zbudowany przez Habona to jest w ogóle alternatywna rzeczywistość. On opisuje historię rodu żydowskiego, opisuje historię miejsca, w którym oni się znajdują, bardzo szeroko, wiele anegdot, ale ona jest bardzo, bardzo odciska swoje piętno w naszej wyobraźni. Po prostu widzisz to wszystko, mówiąc krótko, o czym on opisuje. No i te szachy. Te szachy wydają się nawet być ważniejszą częścią tej książki niż sama fabuła. Bo ten bohater, który został zamordowany w hotelu właśnie, podał jako swoje nazwisko Emanuela Laskera, który był jednym z pierwszych arcymistrzów szachowych. No i tuż przed śmiercią rozważał skomplikowaną pozycję z jednej z jego partii. Z tego co tak widzę, patrzysz nieufnie, to nie jest książka tylko dla miłośników szachów, żeby nie było... No ale no, trudno jakby... Chyba nie o to chodzi w grze w szachy, żeby... Wiesz, to, że ktoś wspomniał o jakimś arcymistrzu i tak dalej. No jakoś nie rozumiem, jak można... grę w szachy przenieść w ogóle na karty książki i jeszcze mówić, że jest ważniejsze niż sama fabuła. Wiesz co, bo to nawet nie jest tyle. Te szachy miały dla wszystkich tych bohaterów ważną rolę odgrywały. No tak, no ale no to jest taki, wiesz, one są... jakiś element charakteryzujący może, ale... One są spoiwem łączącym wszystkich bohaterów i tak naprawdę zwróć uwagę, że główny bohater tej książki, on bardziej skupia się na rozważaniu samej tej pozycji szachowej niż na rozwiązaniu zagadki. To wszystko inne jest jakby... pobocznym wątkiem. No to jest taki element zaskakujący, który jest, widzisz, oprócz tego języka Habona, który był, no tak jak ci mówiłem w tej książce, bardzo efekciarski, no to te szachy są elementem charakterystycznym. Kryminał jest to taki, którego nie do końca można nazwać kryminałem. No bo wydaje mi się, że jeżeli kryminał nie opiera się w 100% na fabule, tylko na jakiejś warstwie techniczno-tekstowej, czyli ma robić wrażenie na czytelniku poprzez kunszt autora, tak zdecydowanie jest w tej książce, no to nie jest takim typowym kryminałem. Mi się wydaje, no bo jednak każda powieść wydaje się składać z fabuły i z jakiejś tam warstwy tekstowej. Zgadzam się z tobą. Ale w powieściach kryminalnych większy nacisk kładziony jest na fabułę. Ale nacisk jakby to nie jest istotny. Wydaje mi się, że kryminałem można wszystko nazwać, gdzie fabuła jest kryminalna. Idąc tym tropem, kryminałem można też nazwać Zbrodnię i karę Dostojewskiego. Proszę bardzo. Nazywamy kryminałem bez wahania i Imię Róży Umberto Eco. Tak. No ja się zgadzam z tym podejściem. Ja powiem ci więcej. Wydaje mi się, że kryminał, poprzez to, że jego forma i struktura jest bardzo taka, no forma może nie, ale struktura jest taka określona bardzo. No dosyć tak. To tak jak w poezji sonet. Poprzez sonet tak samo jest, wiadomo, określony układ strof i tak dalej. No to w tym kryminale jest pozostawione bardzo wiele na pokazanie wbrew pozorom inwencji autora, że z tej zamkniętej formy on może jak najwięcej wydobyć.
Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że ta forma nie jest aż tak zamknięta, jak mówimy. W sensie to stanowi właściwie nikły procent całego dzieła, to o czym jest tak naprawdę ta książka, tak? I tak i nie. A no, dlaczego nie? Dlatego nie, że w wielu tak zwanych czytadłach amerykańskich typu Stuart Wood czy David Morrell, tam nie ma tak naprawdę tej warstwy pozafabularnej i poza rozwiązywaniem tak, zagadki. Tak, ja się zgadzam. Ale może być jej dużo i to nadal pozostaje tym samym gatunkiem, powiedzmy. Okej, tylko bardziej takim wyższych lotów, nie no, bójmy się słów. No całe szczęście, że takie powstają jeszcze wyższych lotów. Chociaż chyba coraz rzadziej z tymi kryminałami. Rzadziej to nie, tylko wydaje mi się, że dużą popularność zdobyły te niższych lotów. No, no choćby większość tych kryminałów skandynawskich, wydaje się, które powstają po prostu jak z fabryki. Tak, chociaż mistrzowie tego gatunku, tak jak mówiliśmy, no to są naprawdę godne zauważenia książki. Tak, tak. Ale znowu, no Mankell się wydaje takim pierwowzorem, tak? Zdecydowanie. Ale on znowu trochę odwracał tą formułę, taką to nadbudowanie typowe dla tych skandynów, bo pierwszy nie był, powiedzmy. Ale właściwie rozsławił to przez to, że się zaczął trochę bawić z tym. To taki bardziej dramat obyczajowy był niż powieść kryminalna. Ciągle mam takie wrażenie. Tak, tylko chodzi o to, że on jakby nie... No o co chodzi w kryminale, powiedzmy może, bo tego nie powiedzieliśmy. Chodzi o to, że jest zabójstwo i szukamy zabójcy. Tak. W skrócie. A Mankell jednak często robił to tak, że było zabójstwo i wiedziałeś od początku, kto był zabójcą. Zgadza a wszyscy się. Szukali zabójcy, a ty wiedziałeś, kto nim był? Tak, tak, tak. Chociaż nie wiem, czy to jest tak nie, bardzo nie zawsze, ale często się zdarzało, tak, nie? Taki odwrócony trochę kryminał. Tak. I zauważ, że ten, który to rozsławił, to w sumie nie robił tego tak, jak robią to ci wyrobnicy w tej chwili. No tak, tak, tak. Chociaż rzeczywiście tam tego typowo, jeśli chodzi o właśnie język, jakieś osadzenie to kulturowe, jakieś tam, że policjant był... Zawsze policjant albo dziennikarz jest, nie? Tak, ale to wiesz co, poprzez to, że tyle tomów powstało o Wallanderze, głównym bohaterze Mankella, to bardziej się nawet skupiamy na tej osobie i rozwoju jego osobowości, trochę tak, zapominając o tych sprawach, które prowadził. No chociaż bo... tam zawsze były tak te sprawy dobierane, żeby jakieś tam społeczne tak, poruszać, tak? Tak, tak, czy to problem z imigrantami, z zabójstwami na tle homoseksualnym, pamiętam, fantastyczna książka, Okrok chyba. Ale widzisz, bo jeszcze te starsze kryminały amerykańskie, jak na przykład Raymond Chandler czy Dashiell Hammett, to one były także ciekawym opisem ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego. No tak. I tamte nie skupiały się na tyle na osobie głównego bohatera, co na właśnie jakiejś takiej charakterystyce ludzi ówczesnych i tego, jak wyglądała Ameryka. Takie szersze spojrzenie nieco. Czy może przesadzam? No trochę może tak, ale one też takie były bardzo powtarzalne. Schematyczne były strasznie, strasznie, tak, to prawda. I to jest największa bolączka właściwie tego gatunku, że łatwo to powtarzać. No, mam już takie wrażenie, że dochodzimy do poziomu... Tego co Eko mówił. Nie, ale wiesz, do poziomu harlekinów prawie, że no, jeśli chodzi o ilość wydawane tego i to jak do siebie są podobne te książki. To prawda. Chociaż to wiesz, to nie lubię generalizowań, bo tak samo no nie, wśród harlekinów, jasne, tak jasne. Samo wśród kryminału zdarzają się dzieła. Tak, wybitne. No ale to tak jak wiesz, no... Ja zawsze mówię na kino hollywoodzkie, że... Nawet że tam się zdarzy dobry film. Tak, i się zdarzy. I zawsze wiadomo, no ile klasyków przecież mamy amerykańskich, tak? Pewnie. Wśród tych kryminałów skandynawskich to ja zawsze najbardziej lubię książkę Syn i Onesbe. Mhm. Wśród powieści amerykańskich Grisham, który pod koniec swojej, znaczy pod koniec kariery obecnie, no to trzaska książki jedną na miesiąc mniej więcej, ale... No jego debiutanckie dzieło Czas zabijania to niosło pewną wartość samo w sobie, mimo że w takiej bardzo przystępnej strukturze formie było podanej. No a oprócz tego, no to tak jak wspomnieliśmy, jeżeli tak szeroko to ujmujemy, no to Zbrodnia i kara Dostojewskiego, ale to nie czas i miejsce na Zbrodnię i karę. Na zbrodnię nigdy nie jest czas. A w kryminale zawsze. Karę? W kryminale zawsze. Na karę też nigdy nie jest czas. No tak, ale kryminał to nie tylko książki, żeby nie pojawiło się takie mylne wyobrażenie. No absolutnie. Absolutnie. Wszystkie, myślę, dzieła, które właśnie fabuła się opiera na tym, co powiedziałem, tak? Że nie mamy tak, ale... zabójstwo i szukamy zabójcy. Możliwy jest chyba tylko kryminał w formie książki albo filmu. No, komiks no, jeszcze. Dramat jakiś, prawda, jakby był komiks. Wystawiony. No tak, no. Sztuka wszystko, teatralna, co, masz rację. Jakby tą literacką wartość a myślisz, niesie że... odpowiednio rozbudowaną. No można sobie wyobrazić płytę muzyczną, w którym można, konceptem tak, jest szukanie zabójcy.
Wyobraziliśmy to sobie i wracamy. To jest jakieś trudne właściwie. Dość ciekawy pomysł swoją drogą. No. A. Sam siebie pochwaliłem najlepiej, nikt inny tego nie wiesz, robi. Można planetoidy szukać na przykład, rozmawiać z nią. Można szukać. Na ostatniej płycie zespołu Koma. Zresztą fantastycznej płycie, niesłusznie niedocenianej. Bo Koma wielkim zespołem była, jest i będzie. No, ale można też kryminał skonstruować na kanwie filmu. Kanwie filmu? Można. Kanwie, tak. Można, jak najbardziej. I takim przykładem tego jest film Pokot Agnieszki Holland. Na podstawie zresztą... książki Olgi Tokarczuk, która no, też była kryminałem, powiedzmy sobie to otwarcie. W tym sensu largo kryminałem. Tak. W tym, co rozbudowaliśmy sens ostatnio. W najszerszym znaczeniu powieści kryminalnej, tak? Film Poko, tak, Agnieszki Holland. Mhm. Głośny, nagradzany. Mhm. O czym opowiada pokrótce? Pokot to jest historia, która się odbywa w Sudetach. Piękne miejsce rzeczywiście, co zresztą widać na zdjęciach do tego filmu, bo jest kotlina kłodzka bardzo przedstawiona, bardzo plastycznie, bardzo dobrze to wygląda naprawdę. Kotlina kłodzka w ogóle bardzo dobrze wygląda, ale tak, zgadzam się, tak, tak. No i dochodzi do zabójstw, serii zabójstw, tak. Klasyczny motyw, seria zabójstw. No, ale zanim do tych zabójstw, to powiem, że naszym narratorem, pierwszoosobowym zresztą, który mówi tak zza kadru, powiedzmy. Tak. Czyli no, wypowiadane są myśli głównej bohaterki, Janiny Duszejko, która jest byłym inżynierem, która pracuje w szkole, uczy angielskiego. Janina Duszejko. Tak. Okay. Taka babcia. Nie bójmy się słów. Zakochana w swoich psach dwóch. No i te psy giną. To psy są ofiarą tych zabójstw? Nie. Kurczę. Znaczy poniekąd. W tym miejscu bardzo popularne są wyprawy myśliwskie. To jest polowanie na zwierzęta. Wszyscy mężczyźni, taka grupa trzymająca władzę. O tak, cytując Lwa Rywina. Tak. Wszyscy chodzą na polowanie, szczycą się potem właśnie pokotem, ale... bo pokot to jest właśnie łup z polowania. Nie wiem, czy idealne to porównanie, bo w grupie trzymającej władzę też wiele kobiet było jednak. No właśnie, a tutaj to jest bardzo takie zmaskulinizowane. Mhm. No w ogóle polowanie jest zajęciem tak, typowo męskim, niestety. Znaczy, niestety, że w ogóle jest zajęciem dla kogokolwiek, moim zdaniem. No i Janina Duszejko no, gardzi tym procederem. Nie dziwię się. Zakochana w zwierzętach, widzi jak się szczycą nad tymi truchłami, tak? Tak, tak. No ale dochodzi do serii właśnie zabójstw i wydaje się, że tych zabójstw dokonują zwierzęta. Ale to są zabójstwa, bo ja ciągle nie mogę zrozumieć. Tych myśliwych, tych myśliwych. Każdej z tej grupy trzymającej władzę tak. Po kolei, prawda, jeden za drugim się krusza. Czyli jako rodzaj krusza. Zwierzęcego odwetu, wydaje się, by tak, to było. Tak, tak, tak. Zresztą samo to myśliwstwo jest, wiesz, bardzo tutaj w negatywnym świetle przedstawione. Nie, może to zbyt prywatna opinia, ale ja w ogóle nie mogę zrozumieć, co stoi za pomysłem pójścia i zabicia. No to jest, wiesz, rodzaj jakiegoś krwawego sportu, wydaje się. Ale to też chyba tak kulturowo jest głęboko zakorzenione. I... No tak, tak. To coś strasznego po prostu. No przypomnijmy, że ministrem środowiska jest... Zapalony myśliwy. No, już nie ochrony środowiska, bo nazwa się zmieniła niedawno. Prezydentem był zapalony myśliwy. To co my tu mówimy o zmianie trendu? No tak. Trzeba powiedzieć, że ten film jest też taki sprawny językowo i w sumie taki dosyć zaskakujący przez to właśnie, że tym narratorem jest jakaś tam babcia, no, która no, wypowiada jakby dla takich babci nietypowe zdania, bo jest amatorem astrologii zapalonym. No proszę. I tłumaczy wiersze Williama Blake'a. To są dość nietypowe wiersze. Tak. Świetny malarz zresztą. Poeta, ciężko mi się wypowiedzieć. Znam z przykładów tylko. Co jest też ciekawe, to że film sprawia wrażenie trochę jak miasteczko Twin Peaks. Mhm. To znaczy jest groteskowy i przy tym taki bardzo nietypowy, jeśli chodzi o samą charakterystykę bohaterów, która jest bardzo przesadzona.
I taka nierealistyczna zupełnie, nie pasująca do tego otoczenia. Otoczenia. Tak? Ale on się skupia, ten film, bardziej na wyjaśnieniu zagadki, czy bardziej na zaprezentowaniu jakichś społecznych problemów, jak ci się wydaje? On nie jest taki typowo społecznie zaangażowany, tak. Tylko najbardziej to wydaje mi się, że próbuje właśnie postać tej Janiny przybliżyć. Mhm. Postać rzeczywiście bardzo interesującą, jak myślę, z opisu nawet samego. Oj tak. Ale też właśnie jest ten aspekt społeczny taki trochę mimochodem, chociaż bardzo wyraźny. Ten myśliwski, tak? I o co pytałeś? A, zbrodnia. Tak, zbrodnia jest istotna dosyć, ale ona jakby się trochę przypomina dopiero gdzieś w połowie filmu, może nawet później. Przypomina, podoba mi się to sformułowanie w kontekście zbrodni. Tak. Czyli jednak chyba jest trochę pretekstem do jakiś. Wydaje mi się, że w ogóle to miało być jakby odwrócenie właśnie tej konwencji kryminału trochę. Gdzie właśnie nacisk jest położony na coś innego niż zwykle. I są takie okoliczności bardzo nietypowe, nie? Pomysł znany, bo to przypomina się film, mogę o nim powiedzieć, nie wiem, Angelo Antonioniego, Powiększenie, który też jest takim swojego rodzaju kryminałem od drugiej strony wymyślonym, jeżeli można go podciągnąć jeszcze pod ten nurt. A przyjmując naszą definicję, można. Można, wszystko można. Wszystko można. Wszystko można. Zdecydowanie. No film jest w ogóle bardzo fajnie zrealizowany. Tak jakościowo nawet można powiedzieć, żeby mógł za hollywoodzki uchodzić. To znaczy, jest zarzut, no już nie, no mówię w kontekście, wiesz, jakości, bo tego rozumiem. Tym filmom z tymi rozpasanymi budżetami jakby... Nie można zarzucić. Nie można zarzucić, tak. Bardzo dobre są zdjęcia. Bardzo dobra jest muzyka. Zresztą Komasy Łazarkiewicza, o którym mówiliśmy w kontekście Gorącego Krzewu. Zgadza się. Nie wiem, czy padło nazwisko, ale o filmie tym na pewno mówiliśmy. Film z całego serca polecam, bo jest naprawdę zajmujący, nawet dla ludzi właśnie zainteresowanych może bardziej kryminałem, sensacją. Chociaż nie jest taki wprost sensacyjny, ale nie nudzi po prostu. To ważne też w sztuce filmowej, żeby nie nudziło jednak. No, czy ważne? W niektórych filmach ważne, w innych mniej. No, nie nuda nudzi. Jakby właśnie, jest takim właśnie pretekstem, wiesz, do trochę rozważań bardziej estetycznych może. Jak... Zgadzam się. I nuda tak naprawdę sama w sobie, to co dla niektórych jest nudą, dla niektórych jest spokojem i pewnego rodzaju równowagą. Nie czy masz takiego wrażenia? Chodzi o, no ja w ogóle nie stawiam wobec filmu zupełnie takiego wymagania, żeby on nie był nudny, tak? Bo, no bo to, wiesz, trochę obniża oczekiwania, przez to tak jakbyś myślał, że film nie może być nudny, bo co, bo rozrywką ma być, tak? Tylko... Ale to tak samo można odnieść, powolne przejście, nie tylko jeżeli chodzi o sztukę filmową, w sztuce muzycznej tak samo. Nie potrzebujesz ciągłych zmian, ciągłych... zaskakujących zwrotów akcji, żeby płytę czy tam dzieło docenić. No tak. No właśnie, to jest głównie widoczne w jazzie, wydaje mi się, tym spokojnym, ale nie tylko. Nie tylko w jazzie, bo także w muzyce świata bardzo często. Jazz też jest muzyką świata. Wszystko jest muzyką świata, to jest idiotyczne pojęcie muzyka świata, które funkcjonuje jakoś w obiegu. Jest taki zespół malijsko-izraelski, wyobraź sobie. Nazywają się Ture Reichel Collective. Ciężko ich nazwać zespołem, bo to jest duet. Można. Duet. Już mówiliśmy o tym też. Tak. To jest duet to też jest zespół. Składający się z dwóch muzyków, patrz, to jest dość zaskakujące. Gitarzystę malijskiego, Malijczyka, grającego na gitarze, który nazywa się Wie Farka Ture. Mhm. I izraelskiego pianistę, a od czasu do czasu także wokalistę, Idana Reichela. Mhm. Ciekawe są w ogóle okoliczności, w jakich ten zespół się zawiązał. Panowie spotkali się na berlińskim, na pewno na niemieckim, ale chyba na berlińskim lotnisku. No i mieli dość duże opóźnienie. Ich lot miał dość duże opóźnienie. No i wiadomo, dwie artystyczne dusze dogadały się ze sobą, szybko znalazły wspólny język. Postanowili wymyślić trochę wspólnego materiału i pograć parę koncertów. Mhm. Pierwszy koncert zagrali w Tel Awiwie. W budynku. Dobre miejsce. Dobry, tym bardziej, że stamtąd pochodził pianista, pan Reichel. W budynku opery. Ale okazało się, że na tyle spodobał się i przyjął się ten koncert, że nagrali w tymże Tel Awiwie płytę. Głównie z materiałem, który był na tym koncercie, ale nie tylko. Ta płyta nazywa się dla ułatwienia Tel Aviv Session. Była nieźle przyjęta. Później nagrali płytę Paris Session. W Paryżu, zgadza się. Patrz, jakie to proste. I więcej płyt nie nagrali. I to jest ciekawe.
bo te dwie płyty, one bardzo dobrze charakteryzują ich styl, który idzie jakby dwutorowo. Płyta Tel Aviv Session to jest bardziej jeden tor i drugi tor, zgadza się. To jest bardziej nastawiona, podkreślająca kunszt gitarzysty. Tak. Nie chodzi o to, że to jest jakieś dynamiczne granie, ale ona jest troszeczkę bardziej w bluesie. Mhm. Tych elementów jazzowych jest niewiele, natomiast sporo jest elementów tradycyjnej muzyki malijskiej. Bez bliższego dookreślania. Natomiast Paris Session z 2014 roku to jest popis, moim zdaniem przynajmniej, Idana Reichela. Mhm. On tam gra bardzo mocno w stylu Keitha Jarretta, co jest dość dużym, wydaje mi się, komplementem. No i na tej płycie Paris Session. Zaproszonych jest też paru innych muzyków, trębacz, basista i tak dalej. Tworzą nieprawdopodobną, bo ja preferuję tę płytę Paris Session niż Tel Aviv Session. Dobrze. Nieprawdopodobną mieszankę właśnie jazzu z tradycyjną muzyką żydowską. Mhm. Klezmerską. Tak, wręcz można tak powiedzieć. I tą tradycyjną muzyką malijską, która jest bliska bluesowi, ale nie jest bluesem tożsama. Absolutnie wybijającym się utworem na tej płycie jest ich wersja utworu Diaraby, co zaryzykuje tłumaczenie, znaczy dzietnik. Jest to nietypowy utwór, bo w bardzo taki ascetyczny sposób zaaranżowany, bez popisów instrumentalistów, z wokalem właśnie Touré, takim wokalem bardzo surowym, bardzo pierwotnym by się wydawało, i bardzo prostymi akordami Reichela, które robią nieprawdopodobne wrażenie. Tak przywodzi na myśl troszeczkę soundtrack z filmu Amelia, nie wiem czy pamiętasz, ale trochę tylko, żeby nie było, że to zarzut jest jakiś. Diaraby to jest utwór strasznie ważny dla rozwoju twórczości Wie Farki Touré. On był napisany przez jego ojca. Mhm. Też się nazywał Farka Touré, tylko na imię miał Ali. Mhm. Muzyk... No, inne imię miał. Inne imię miał, to się zdarza, tak. Muzyk Ali Farka Touré także pochodził z Mali. Jego najważniejszą płytą jest Talking Timbuktu, znane wszystkim i lubiane z 1994 roku. Tak. To jest w ogóle cud, że te nagrania nagrane dla malijskiego radia narodowego jakkolwiek znalazły się w posiadaniu Raya Kudera i że ten postanowił się zainteresować i wraz z tym muzykiem nagrać płytę. Na siłę ściągnął go do jakiegoś studia, które się nie śpieszył, które ojciec się nie śpieszył do nagrywania płyty. Ściągnął go do tego studia, tamten marudził, że duchy są złe, że zła aura, że mu się nie podoba, że gitara na stroi, że nic nie idzie. Jak Dylan. Dylan też na duchy marudził? No tak, namioty rozstawiał w studiu i wyczekiwał na natchnienie. Naprawdę? Tak. To bardzo ciekawe. A cały zespół, który z nim nagrywał, musiał czekać. No Kuder też tak. czekał cierpliwie, przepędzał duchy. Jak Dylan był gotowy, to wychodził z namiotu i śpiewał, tak? To jest tak samo. Przepędzali duchy po prostu razem. Bardzo mi się to spodobało. No ale dzięki cierpliwości Kudera mamy fantastyczną płytę, która przez wielu jest nazywana bluesem, a Farka Touré, nie wiem ile w tym jest prawdy, ile nie, Ali Farka Touré podkreśla, że to nie on czerpie z bluesa, tylko blues czerpie z niego. Znaczy nie z niego, tylko z tej tradycyjnej malijskiej muzyki oczywiście. No i ma rację, wydaje się. No, te inspiracje muzyką afrykańską no, w bluesie są kluczowe w ogóle do istnienia. Są, to prawda. Tak. No to wybija się niesamowity wręcz wokal, jak się łatwo domyślić, Ali Farki Touré. Natomiast na gitarze też grał bardzo sprawnie i ta warstwa techniczna na tej płycie jest dobra, bo na jego poprzednich płytach ona jest taka sobie. A tutaj Kuder no to jednak fachowiec jest, mistrz gitary slide, w ogóle mistrz gitary. Naprawdę fajna płyta, absolutnie polecam wszystkim. Czy jeszcze tropem malijskim możemy chwilę podążać? No proszę, proszę. To podążajmy. Dobrze. Ibrahim Al-Habib. Mhm. Mówi ci coś to nazwisko? Nie. To jest taka odpowiedź, jakiej się spodziewałem, ale zespół Tina Riven już ci mówi. Tak. No właśnie Ibrahim Al-Habib jest szefem, gitarzystą, kompozytorem, wokalistą, jedynym stałym członkiem tego zespołu. Tina Riven. Tina Riven. Zespół powstał już, wyobraź sobie, w 79 roku, 1900. Niesamowite. Jest to dość niesamowite i oni zdefiniowali właśnie styl zwany Tishumaren. Tishumaren. To brzmi bardzo efektownie, ale to jest tak naprawdę muzyka bluesowa połączona z tradycyjnymi pieśniami malijskimi. Tak, to dobry wybór chyba, tak? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Ten klimat tej pustyni, wędrowania na tych tuareskich wielbłądach unosi się nad wszystkimi dokonaniami tego zespołu. A także klimat starego amerykańskiego bluesa spod znaku, no bardziej boogie, Johnny Hookera. A wiesz, jak mówisz o tych pustyniach i ten, to właściwie mi się przypomniał film Timbuktu. No, realizacji francuskiej, ale właśnie odbywający się w Mali. No, też taki właśnie powolny film, tam tak, krążący tak, po tak. tych pustyniach. Całkiem niezły. I też w nim, z tego co pamiętam, muzyka dość dużą rolę odgrywała. No tak, no bo film był taki wyciszony, więc było miejsce trochę na to.
całkiem niezły, on dobrze tam pokazywał klimat. No tak, panował. No, można zarzucić, że nie pokazał nic innego trochę. Znaczy to jest zarzut. Wykreowanie klimatu jest cięższe niż wykreowanie fabuły. To prawda. Już kończę pomału o Tina Rivenie. W 2007 roku nagrali swoją najważniejszą płytę, Aman Iman. Tam się znajduje utwór Soix Ante Troyes, czyli opowiada o roku 1963, gdzie miała miejsce masakra Mali, w której zginął ojciec wokalisty tego zespołu. No i to wezwanie do ponownej rewolty, no takie dość krwiste, naprawdę robi wrażenie. Zresztą jak cała płyta. Polecam zespół Tina Riven, bo z tego nurtu Tishu Maren, no to zdecydowanie numer jeden. No może Songhoi Blues. Młody zespół trzech braci teraz w tę stronę punkową, trochę bardziej zmierzający, będzie w stanie kiedyś doścignąć Tina Riven. No miejmy nadzieję. Zawsze jak ktoś dościga kogoś, to lepiej. Ale tak, dziś... No popatrz, jak masz Tina Riven, który jest dobry i ktoś go doścignie, no masz dwóch dobrych już. I jednego jeszcze lepszego. Zgadzam się z tobą, tak. Ale nie do końca się zgadzam jednak, wiesz? Jakby dzisiaj Michała Kwiatkowskiego doścignął Greg Van Avermaet, to bym się tak nie cieszył. Ale Greg Van Avermaet już wiadomo, że jest dobry, bo jest mistrzem olimpijskim. Michał Kwiatkowski też wiadomo, że jest dobry. No, też jest wiadomo, świata. Byłem. No to Tim Wellens jakby doścignął, to już by było gorzej. Gorzej. Jednak nie ma takich twardych reguł nigdy. No, ale w sztuce to zawsze lepiej jak więcej. Jest dobry. Zdecydowanie. Bo nie ma rywalizacji. W sztuce? Nie powinno być rywalizacji. Nie ma, no wiesz, myślę, że czas odbiorcy jest dosyć elastyczny wbrew pozorom. Znaczy trochę pojawia się ten temat rywalizacji, ten pogoń za nagrodami. No. Tak. W tej kulturze, co my promujemy, to jest nieobecne zupełnie. To jest nieobecne, bo w ogóle te części kultury, o której opowiadam, nie dostają nagród. Może dlatego. Jak dostają, no dla wszystkich starczy tych nagród. Tak, tak. To się cieszymy jak głupi, że coś, co lubimy, dostało nagrodę akurat, naprawdę. No dobra. To chyba tyle? Tak, zgadza się. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.